Gdy dojdzie do odwapnienia opoki, wtedy mówimy o opoce lekkiej. Nie ma już tu węglanów. One kiedyś były, ale już zniknęły, natomiast zostały wyprowadzone. Natomiast dzisiaj mamy tylko już tą krzemionkę silnie porowatą, najczęściej, która pozostała. Może jej towarzyszyć tlenek żelaza, manganu i jest to skała oczywiście nazywana opoką lekką.